W ostatnim teście stabilizacji między GoPro a dwoma smartfonami zasugerowaliście, że powinniśmy zrobić test z jedną konkretną osobą, więc oczywiście od razu stwierdziliśmy, że musi to być Paweł, który jest właśnie za mną i wykona dla nas ten test, więc uwaga Paweł, rzucam Ci GoPro, uwaga! Idealnie, zaczynamy test stabilizacji. A to dostajesz w ramach współpracy? Na testy. Muszę rżnąć. Twarz musi być ubrudzona błotem jeszcze. Patrz tam w ten. Nie mogę. Okay, obróć się głową do mnie. A wzrok tam jakbyś mógł. Dobra. Okay. No spokojnie oddychaj. Zędlej. Nie, nie możemy. Czekaj chwilę. O, zajebiście tak jest. Sobie pod światło ładnie, nie? Pod światło, pod światło. Zeskoczyć i wodą. Co? Jedna próba, bo ja za szybki byłeś dla gerilla. No. Wolnie mam przez to, a tam jest lepsza kałuża. Ale nie, wiesz, chociaż w sumie... No. Bo jak wpadłem, to aż tak po bokach pole. Dobra, to tam. Dobra, zasadnicze pytanie, jak jest? Ogólnie warunki na to, że nie są za dobre. Trzęsło jak w PKS-ie, ale nie zobaczycie tego na GoPro, bo ma bardzo dobrą stabilizację. Ja mam doświadczenia z GoPro Hero 8, ale widzę, że tutaj w tym modelu jest ona dużo lepsza. Także według mojej rekomendacji polecam. Paweł Poddewski, rżniem.
O tak.